Witamy Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku w ramach projektu Gdańsk Czyta. Ja się nazywam Anna Burzyńska i naszym gościem jest dzisiaj pan Paweł Hille. Dzień dobry. Jest mi ogromnie miło rozmawiać z panem. Jest mi ogromnie miło też, że spotykamy się, żeby porozmawiać o najnowszej książce pod tytułem Talita. Od razu powiem, że ja się zachwyciłam książką, naprawdę zupełnie mnie pochłonęła, do tego stopnia, że nie bardzo nawet wiedziałam, jak będę dziś rozmawiać. Zbyt dużo wrażeń pozostawiła jeszcze. Panie Pawle, więc może zacznę w ten sposób. Kiedy zaczęłam czytać, byłam w zupełnym szoku, myśląc, Boże, przecież tak się już nie pisze. Nie ma już takich książek. Ale to nie było poczucie negatywne, w sensie, że to jest coś nieaktualnego. Wręcz przeciwnie, byłam jakby zszokowana, że jeszcze powstaje takie dzieło. I co więcej, że w trakcie czytania ono jest dla mnie aktualne i wciągam się w tę historię i ona staje się częścią mojego czytania. No wie pani, niektórzy młodzi krytycy, młodzi, no średnio młodzi już, młodsi ode mnie w każdym razie, no wielokrotnie mi zarzucali, że jestem takim pisarzem, który w sensie języka, w sensie stylistyki, ja nie mówię o tematyce w tej chwili, nie reaguje na rzeczywistość, czyli tak jakbym się nie poddawał tym wszystkim rewolucjom artystycznym w prozie, strumieniowi świadomości, no i różnym innym zabiegom, które wielu młodszych kolegów uskuteczniało, czy też uskutecznia. Ja mam po prostu taką naturę i tak piszę właściwie od, no nie dzieciństwa na pewno, nie, ale od pierwszej książki. I no taki jest mój styl wypowiedzi, czy rozmowy na przykład. Ja go specjalnie nie zmieniam, trwam przy tym. No i ostatnio zostałem nazwany szczęśliwie bądź nieszczęśliwie, to zależy od punktu widzenia, klasykiem, prawda? Że to jest pisane jako klasyczna fraza polszczyzny. Moimi mistrzami, jeżeli chodzi o prozę, to byli tacy wielcy prozaicy jak Iwaszkiewicz, jak rosyjski pisarz mało znany, ale publikowany po polsku również, Leskow, no i zwłaszcza Bunin, mistrz opowiadania, i Nabokow. I czyli rosyjska szkoła, no Czechow oczywiście, przepraszam, że mistrza Czechowa tutaj zapomniałem. Więc to jest rosyjska szkoła opowiadania i Iwaszkiewicz w dużym stopniu do niej też należał, bo on jakkolwiek no, pisał po polsku, ale przypomnę, że wzrastał w Kijowie w otoczeniu wielu przyjaciół Rosjan, świetnie czytał po rosyjsku, znał całą ówczesną, współczesną literaturę rosyjską doskonale. I niewątpliwie no, Bunin czy Czechow też wywarli na jego pisarstwie później, na jego nowelistyce duży wpływ. On też tłumaczył Bunina, prawda? Tak, tłumaczył, chociaż nie on jeden. Natomiast ja się nigdy tej rosyjskiej szkoły nie wypieram. Pamiętam, kiedyś miałem taki bardzo miły wieczór autorski w Trinity College w Irlandii. No, dość prestiżowe miejsce. No i bardzośmy się martwili z moją tłumaczką, że nikt nie przychodzi, bo było za 15:19 i weekend, sobota. Ale sala się wypełniła i przyszło dużo czytelników. Wtedy wyszła moja książka po angielsku Cold Sea Stories, czyli opowieści chłodnego morza, czyli też opowiadania, jesteśmy przy opowiadaniu. No i bardzo było ciepłe przyjęcie, niezła rozmowa i później były pytania i jeden z panów z publiczności zapytał mnie, a jacy są pańscy mistrzowie? Więc ja wymieniam, no, Leskow, Bunin, Nabokow, Czechow. No i się tak zdziwił i mówi, pan wymienił prawie samych, Iwaszkiewicz oczywiście. A mówi, pan Polak i wymienia samych Rosjan. Znaczy to dla Irlandczyka było trochę dziwne, zaskakujące być może. Dla mnie nie, bo ja się wychowałem na tej literaturze, jako bardzo młody człowiek, dzięki moim dwóm rusycystkom znakomitym, jednym w szkole podstawowej, drugiej rusycystce w szkole średniej. Przypominam, że mieliśmy łącznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć lat rosyjskiego chyba nauczania. Obie były świetnymi nauczycielkami. Ja dzięki temu mogłem czytać po rosyjsku. No nie perfekt oczywiście i Zbrodnikary bym nie przeczytał, ale krótkie opowiadania Bunina, takie na 2,5, na 3 strony, również czytałem po rosyjsku. To jest zupełnie inne doświadczenie. Więc to są moi mistrzowie i cóż mogę powiedzieć,
kocham ich opowiadania, lubię czytać dobre opowiadania, no nie tylko ich oczywiście, ale do nich wracam. No i jako czytelnik jestem miłośnikiem opowiadań jako formy prozatorskiej, bardzo trudnej, ale wdzięcznej, jeżeli się udaje. To jakby wyłania się kolejny temat. Dosłownie chciałam jakby zapytać o formę opowiadań, ale to jeszcze może za chwilę, bo ta kwestia rosyjskiej literatury też nakreśliła mi coś innego w głowie po prostu teraz. Czy z literaturą nie jest trochę tak, że ona się komunikuje poza czasem? Bo nie chcę mówić przeciw czasowi, nie chcę używać jakby tego sformułowania, że literatura jest przeciw czasowi po to, żeby zachować pamięć i tak dalej, ale że jest trochę poza czasem, że jednak istnieje język wysokiej kultury intelektualnej, który się nie dezaktualizuje i że ta korespondencja w tym, co pan pisze, co pan tworzy ze swoimi mistrzami jest naturalna, a niekoniecznie właśnie trąci myszką dzisiaj. No, ja mam nadzieję, że nie trąci myszką. Rozmawiamy jednak nie wolapikiem, tylko czy jakimś slangiem, tylko rozmawiamy w miarę poprawną polszczyzną literacką. Sądzę, że to nie trąci myszką. Dla mnie lekcja właśnie tych pisarzy, jak również Iwaszkiewicza, o którym pisałem pracę magisterską, bo tak jak pani jestem z wykształcenia pierwotnego polonistą po Uniwersytecie Gdańskim. I pisałem pracę magisterską o Iwaszkiewiczu, profesor Janion. No więc byłem w tym oczywiście rozczytany i jeszcze wtedy rozkochany jako młody człowiek. Więc dla mnie już wtedy spotykałem się z takimi przytykami, drobnymi złośliwościami kolegów z seminarium, z grupy seminaryjnej, bo oni pisali o Barańczaku, prawda, pisali tam o Miłoszu, wtedy opozycyjnym, tak uważanym za opozycyjnego poetę. Pisali o Krynickim, o Ewie Lipskiej, czyli o tych poetach czy pisarzach, którzy byli pisarzami wtedy buntu, niepokorności i słusznie zresztą zaliczani do takiej grupy po 68 roku, prawda? Takich pisarzy, którzy weryfikowali język, kłamstwa języka, publicznej propagandy i tak dalej. A ja to tym Iwaszkiewiczem i zawsze koledzy mi docinali przed zajęciami. Mówi, ty się musisz zajmować taką ramotą. No, co on tam, ten dziadziuś tam napisał? Jeszcze żył wówczas Jarosław Iwaszkiewicz. No ale ja myślę, że jest jedno proste zdanie, po prostu takie zwyczajne, że wspaniałe dzieła, udane, nigdy się nie starzeją. I czy to dotyczy Benvenuta Celliniego, złotnika czasów renesansu, czy to dotyczy Tomasza Manna, pisarza XX-wiecznego, ale z korzeniami XIX-wiecznymi, czy to dotyczy Jarosława Iwaszkiewicza. No ja myślę, że są pewne rzeczy, które się nie starzeją w sztuce, tak samo jak Mozart. No. Można słuchać 40 razy 20 koncertu fortepianowego Mozarta i nigdy się nie znudzić, bo to jest, coś w tym jest takiego, że to nas porywa. Więc że ja nie uznaję podziału na moderne i na klasyków. Ja uważam, że w tak zwanych modernistycznych pisarzach współczesnych polskich też można znaleźć bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja na przykład uważam, że taką pisarką, z początku jej nie lubiłem, ale potem zacząłem czytać i bardzo polubiłem, jest Dorota Masłowska. Zapisze zupełnie innym idiomem, kompletnie innym niż ja na przykład. Zupełnie szuka innych rzeczy w polszczyźnie, ale robi to z dużym talentem, właściwie w momentach mistrzowsko. Lubię jej przekorność, lubię niezależność jej poglądów, zresztą też paru wywiadów ostatnio udzieliła. I to jest dla mnie całkowicie akceptowalne, tylko że ja uważam, że tak jak ktoś gra jazz albo ktoś gra Mozarta na wiolonczeli czy na fortepianie, ja akurat jestem z trochę innej strony właśnie, nie jestem tym modernistą, to mi nie przeszkadza absolutnie. A to, że ostatnio nazwano mnie przy okazji tej książki klasykiem, trochę mnie to śmieszy, bo mam już swoje lata oczywiście, nie jestem młodzieniaszkiem. No ale jeszcze tak staro się nie czuję, jeszcze tak staro nie. Ale właśnie ta granica się przesuwa, prawda? Za jakiś czas też być może w dalszym ciągu Masłowska stanie się klasykiem i będzie jakby kolejny etap. Tak jak być pan... może zostanie uklasyczniona, dokładnie. Jeżeli tak można takim neologizmem powiedzieć.
Tego nie wiem. Natomiast dla mnie istotny w gruncie rzeczy jest przekaz. To znaczy, to można powiedzieć, to co się chce powiedzieć, jeżeli ma się coś do powiedzenia, można to powiedzieć bardzo różnym językiem. Ale to musi być coś ważnego, jakieś przesłanie. I mnie się wydaje, że na przykład Masłowska, Dorota Masłowska, którą przywołałem, ma coś ważnego do powiedzenia o naszym społeczeństwie, czy o nas samych, także o naszym języku. Natomiast no, ja jestem z innej parafii trochę, no, uprawiam trochę inne warzywa w moim ogródku. No i niech tak zostanie po prostu. Jak pan wspomniał, że się śmiano, kiedy pan pisał o Iwaszkiewiczu tak, w dobie, Krynickiego i Miłosza. Ja też zostałam parokrotnie zapytana, dlaczego ja znów już teraz w tym czasie piszę o Miłoszu. Przecież już można by było sobie dać z nim spokój. Zmiankę, tak. Dokładnie. Także się ta granica właśnie tego. Ale pani pisze o wierszach, czy w ogóle o co? Jeszcze o czym innym. Aha. Ale to może nie na wizji. Nie, no proszę powiedzieć, bo to ciekawe. Ja się zajmuję u Miłosza jego stosunkiem do katolicyzmu, polskiego katolicyzmu jako Polak. Ach, no to wspaniale. Na pewno złożona zna pani sprawa. Książkę Wycieczka w dwudziestolecie, chyba tak to się nazywało. Uważam, że ona jest nadal aktualna i jeżeli chodzi o polskie tak. fobie czy tak. ksenofobię, to ta książka jest, no po prostu jakby dzisiaj ktoś napisał o współczesnej Polsce. Świetna książka. Tak. Tak. Ja też jestem jakby nieodłącznie towarzyszy mi rodzinna Europa. Regularnie też gdzieś jeżdżę, zawsze mam rodzinną Europę ze sobą. Ale może jeszcze tak, wróćmy do Iwaszkiewicza, ale tylko tak na chwilę, żeby się od niego odbić. Iwaszkiewicz był też przecież właśnie mistrzem opowiadań i one się nie dezaktualizują. Zauważam, że nawet wśród studentów, kiedy inne książki w dwudziestoleciu nie budzą zainteresowania, zawsze przy Iwaszkiewiczu jest dyskusja, on zawsze wciąga. Czy w takim razie, pan też jako osoba, która uczyła studentów, uważa, że należałoby uczyć się od mistrzów, naśladować mistrzów, tak jak to się na Akademii Sztuk Pięknych kiedyś robiło, kiedy się odwzorowywało najpierw, zanim się znalazło swój styl? Kiedyś się tak robiło, to zapomnijmy już o tym dzisiaj, bo dzisiaj studenci siadają do komputerów i mają programy i bawią się tym wszystkim. I są już nawet takie akademie w Polsce, ale nie tylko, w Europie, bo trochę o tym wiem, gdzie w ogóle nie uczy się rysunku. Gdzie dawniej adept na samym początku, na pierwszym roku miał studio, modela i nauczyciela rysunków i w ogóle uczył się rysunku jako podstawy, a dopiero później następowały te kolejne etapy. Dzisiaj już tego właściwie nikt nie robi, bo to uznało się, że to jest niepotrzebne. Ja mówiłem studentom prawdę, to znaczy mówiłem tak, no można nauczyć grania na skrzypcach, powiedzmy, jeżeli ktoś ma talent. Można nauczyć tańca, jeżeli ktoś ma poczucie rytmu i nie jest grubasem. Można nauczyć malowania, jeżeli ktoś ma jakieś oko i talent. Natomiast nie można nauczyć pisania. To jest niemożliwe. Można robić korekty, można dyskutować, można rozmawiać ze studentami oczywiście. Natomiast nie da się tego nauczyć. No to oni mówią, no to co my mamy robić, jak pan nam takie rzeczy mówi? Ja mówię, to czytajcie mistrzów. I czytajcie właśnie w ten sposób to, co was zachwyci, jeżeli wam się bardzo podoba. To może być Hemingway, to może być Iwaszkiewicz, to może być ktokolwiek, Scott Fitzgerald, to może być jakikolwiek autor. Jeżeli was zachwyca i wam się podoba, to czytajcie go po pierwsze no, z tym zachwytem właśnie, pierwszą miłością, a potem czytajcie go odłóżcie i czytajcie po, nie wiem, po paru miesiącach czy po roku analitycznie. To znaczy, patrzcie, jak to jest zrobione. Co daje szczególne efekty, moim zdaniem, właśnie przy opowiadaniach. No bo powieść to jest długa sprawa i bardzo trudna do uchwycenia, też technicznie. A opowiadanie Bunina czy Iwaszkiewicza, które ma 10 stron, no jest łatwiejsze do obserwacji po prostu. Przy czym trzeba no, umieć to chcieć i umieć to czytać. No i tutaj jesteście sami, to znaczy skazani wy, przyszli pisarze, adepci, na waszą inteligencję i waszą wrażliwość. I to zależy od was. I podpatrujcie. Oczywiście to nie ma nic złego w podpatrywaniu mistrza. Nawet jeżeli czasami wyjdzie wam skromne naśladownictwo, no to mój Boże. Moje pierwsze opowiadanie, które na szczęście nie zostało opublikowane, na szczęście, na moje szczęście, też było bardzo podobne do właśnie młodego Iwaszkiewicza. W tym nie ma niczego złego. Natomiast trzeba umieć podpatrywać mistrzów. No co innego, jeżeli mamy na przykład lekcje
fortepianu, powiedzmy, i jest mistrz czy mistrzyni, jest uczeń, no to wtedy ten profesor uczy za mocno dotknięty klawisz, delikatnie, inaczej ułożyć palce, rubato inne, prawda, tempo złe, bo to ciszej, mocniej, głośniej. No ale tego się w literaturze nie da zrobić, to jest nie do nauczenia. Więc ja czytałem te opowiadania moich studentów, no i oczywiście tam miałem uwagi krytyczne do nich, niezbyt surowe, bo starałem się ich raczej zachęcić niż deprymować, bo zachęta jest bardzo ważna. To jest pedagogika zachęcenia, a nie tam łajania. Zawsze byłem tego zwolennikiem. No i takie miałem doświadczenia. Przy czym jeszcze może jedna rzecz, że opowiadanie, mówiłem o tym parokrotnie, ale warto przy tej naszej rozmowie o tym wspomnieć. Opowiadanie jako forma jest trudniejsze. To było moje kolejne pytanie, także no właściwie dobrze, że przechodzimy tutaj. Nie, bardzo dobrze, bo opowiadanie to jest ciekawe trudniejsze, właśnie. Dlatego że wyobraźmy sobie, że napisała pani powieść na 500 stron i są tam pewne słabości, których nawet redaktorzy nie wychwycili, bo już chcieli dać pani spokój albo uznali, że to może być, ale są to słabsze fragmenty. Ale w powieści zawsze może pani nadrobić ten słabszy fragment, no mniej ciekawy, nudniejszy, jakimś błyskotliwym pasażem, który nastąpi w rozdziale 12, powiedzmy, na początku, tak? W trzecim akapicie. Jest błyskotliwy pasaż i wszyscy się zachwycają. I wtedy ta depresja z tymi Himalajami w tej narracji jakoś się wyrównują. I ta średnia może być nawet bardzo wysoka. W opowiadaniu nie ma o tym mowy. Opowiadanie to jest 10-15 stron. Jeżeli popełnia pani błąd, który redaktorzy zaakceptują, no to natychmiast wychodzi. To jest tak jak potknięcie się prima balleriny na scenie. No, to jest widoczne. Co innego w nagraniu oczywiście, bo to się wykasuje i będzie remake tak zwany, czy tam się nagra jeszcze raz. Ale tutaj nie da rady. Więc opowiadanie dlatego jest formą bardzo wymagającą. To po pierwsze. A po drugie, to jest trochę tak jak z poezją. To znaczy, że opowiadanie poprzez krótkość swojej formy jest tak jak taka soczewka skupiająca. Ja kiedyś fotografowałem namiętnie, no teraz też trochę to robię, ale dawniej robiłem tego więcej. Jako amator fotografowałem zwłaszcza przyrodę i pamiętam moje takie poczucie szczęścia, kiedy udało mi się z przybliżenia takiego milimetrowego prawie zrobić zdjęcie kropli rosy na liściu trawy w dużym zbliżeniu. Ta kropla była piękna, bo w tej kropli odbijały się obłoki jeszcze, czyli no, tak wyszło po prostu. I myślę, że tym jest właśnie poezja po pierwsze, że w krótkiej formie daje to, ten moment soczewki, skupienia. Czasami wiersz pięciolinijkowy, zwłaszcza grecka poezja, ja się interesuję starożytną grecką poezją, to jest 5-6 linijek. Epitafia to jest 7 linijek, tak. Prawda? Nie więcej, nie dłużej. I w tej soczewce nagle skupia się cały świat. Tak jak w tym moim jednym zdjęciu, które udało mi się przez przypadek zrobić. I to jest tak, że tak mi się wydaje, jeżeli się uda opowiadanie, jeżeli się uda, no to wtedy mamy do czynienia z efektem właśnie owej soczewki, która skupia w sobie los bohatera, czyli całe życie. Od razu mi się przypomina malarstwo holenderskie, te martwe natury, gdzie nagle w jednym jakimś drobnym elemencie pojawia się właśnie to odbicie czegoś, co się dzieje w tle i właściwie okazuje się, że to wszystko, te dekoracje nie mają znaczenia, bo cel jest gdzieś tutaj, w tym drobiazgu, w tej soczewce. W tej małym, tak. Oczywiście no to wielcy mistrzowie tak robili. Natomiast ja mówię o opowiadaniu jako formie, że ono się moim zdaniem sprawdza i nigdy nie umrze, no, po prostu jako forma prozy. Chociaż muszę powiedzieć, że wydawcy, nie tylko polscy, ale polscy także, jakoś nie lubią opowiadań. I ja z moim wydawcą, z którym jestem od lat przecież, współpracuję i właściwie jestem zaprzyjaźniony, ze Znakiem, z Jerzym Ilgiem mogę powiedzieć po nazwisku, no to on zawsze, jak mu daje tam opowiadać, mówi, a to tam takie, wiesz, takie tam okruszyny. No, napisałbyś wreszcie porządną powieść. Taką, ja mówię, no słuchaj, na 600 stron to mi nie stać, to nie ja, to trzeba być Tomaszem Mannem.
Ale opowiem Państwu pewną anegdotę, która dotyczy relacji pomiędzy pisarzem a wydawcą. Mhm. Kiedyś, kiedy jeszcze nie byłem na stałe związany ze Znakiem, ale znałem się już z Jerzym Ilgiem, on tutaj przyjechał do Trójmiasta. Spotkaliśmy się, poszliśmy do pubu. I on strasznie chciał, żebym ja coś, jakąś powieść napisał dla Znaku wtedy. No ja oczywiście przy piwie to obiecałem, powiedziałem tak, oczywiście napiszę, jasne. No i minął rok, nic, dwa lata minęły, nic. Wreszcie po trzecim roku od tej rozmowy dzwoni do mnie redaktor naczelny Znaku, no wrać właściwie z awanturą, no co ty sobie myślisz, obiecałeś napisać, my tu nic nie mamy. No dobrze. No więc poczułem się zawstydzony. I właściwie w 3 miesiące napisałem powieść Mercedes-Benz z listów do Hrembala. I w komputeropisie, no bo to jest, nie jest maszynopis, tylko powiedzmy komputeropis, czyli te strony są w komputerze, ponieważ takie miałem złamanie strony, to było 88 stron tylko. Ja mu to wysłałem, mailem oczywiście, no i tak, ponieważ się domagał, myślałem, że zadzwoni za dzień, za dwa, za trzy, no i przynajmniej powie, że dostał i że dziękuję, że czyta, no ale nie odzywa się przez 10 dni, no więc ja do niego dzwonię i mówię, słuchaj, dostałeś? Dostałem. No i co? Taką bzdzinę nazywasz powieścią? Był oburzony jej taką objętością. No ale potem powieść wydaliśmy i okazała się, akurat ta powieść okazała się dużym sukcesem, również komercyjnym. No więc bzdzina przeszła. Chociaż no, w druku miała, nie wiem, tam 135 stron. Ale jest w tym jakiś paradoks dzisiejszych czasów, że z jednej strony czytamy coraz krótsze wiadomości, coraz krótsze informacje, tak. A jeżeli chodzi o czytelnictwo, to coraz bardziej opasłe tomy są promowane i sprzedawane. W literaturze popularnej mam na myśli teraz na przykład. Ja myślę, że to jest podświadome, gdy no, nie jestem frajdystą, ani nie jestem psychiatrą, ale, ani psychologiem, ale myślę, że to jest przede wszystkim tęsknota taka podprogowa nawet, za księgą. Niezależnie od tego, o czym jest ta książka, o czym ona mówi, jaką ma kolorową okładkę i tak dalej, ale jak widzimy taką solidną, która ma 750 czy 800 stron, ja mówię o czysto fizycznym wrażeniu, no to jesteśmy skłonni zaufać, że to być może jest coś ciekawego. Tak mi się wydaje. Ja raczej od tego uciekam, chociaż są powieści oczywiście bardzo grube, które przeczytałem w życiu kilkukrotnie, ale to już jest klasyka. Jakie w takim razie możliwości dla pisarza daje forma opowiadania? Przede wszystkim dużej dyscypliny. To wymaga bardzo dużej dyscypliny. Skupienia. No, powieść też, ale w powieści można się trochę rozchełstać, prawda? Skupienia, dyscypliny. No ale też nie ma tej męki, bo powieść jak się pisze, to nieraz pisze się, prawda, przez 3 lata czy 4. Ciągle nie widać końca. I tu już wydawca dzwoni, czy tam znajomi nawet, przyjacielu, mówią, no podobno siedzisz, piszesz, a tu ciągle nic. No opowiadanie, chociaż są takie opowiadania, które pisałem przez parę lat, znaczy odkładałem i wracałem po latach. No ale jednak opowiadanie to jest też taka forma, o ile jest do przeczytania, powiedzmy, przez jeden wieczór, no to jeżeli człowiek jest zdyscyplinowany i jest w formie, no to powiedzmy jest tydzień na jedno, jeżeli już wszystko wiemy, bo ja na ogół nie siadam do pisania, kiedy nie wiem. To znaczy nie szkicuję specjalnie, nie mam notatek. Do powieści tak, do powieści mam dużo notatek, natomiast do opowiadań nie, ale muszę mieć to wszystko tak, jakbym widział film, to znaczy no muszę wiedzieć, co stanie się z bohaterami czy z bohaterem. I przede wszystkim to bardzo ważne oczywiście, jaki będzie finał, to muszę wiedzieć. I właśnie pytanie, jak powstała ta książka konkretna? Czy to jest tak, że nagromadziło się ileś opowiadań pisanych mimochodem i one stworzyły nagle jakąś całość? Nic nie czy było też pisane mimochodem, właśnie, przepraszam za uwagę. Natomiast tak, no kilka opowiadań było wcześniej publikowanych w różnych pismach, no bo ja po prostu lubię pisać od czasu do czasu opowiadania. No i 4 zostały dopisane, czy jakby no, stworzone jako, nie dodatek, ale jako integralna część tej książki. Między innymi opowiadanie Cadyk,
między nimi Talita, która jest tytułowa, która była napisana jako ostatnie opowiadanie. No. A, no to... nagle coś mi przyszło do głowy, przypomniała mi się Pusta noc na Kaszubach, w której uczestniczyłem nie jako krewny, tylko turysta. Mały chłopak, miałem wtedy 10 lat, jeździliśmy z rodzicami na Kaszuby. Przyszli ludzie z wioski tak zwani i zaprosili. No rodzice nie chcieli iść, no bo ani rodzina, ani znajomi, ale my z bratem moim starszym nieco poszliśmy. I pamiętam to jako taki no, nadzwyczajne dotknięcie czegoś archaicznego, takiego no, obrzędu archaicznego, religijnego oczywiście, ale starszego, no, jak się później dowiedziałem, niż chrześcijaństwo oczywiście, bardzo archaicznego. I te pieśni, i ten różaniec, i to skupienie, i te tam były lampy naftowe, jeszcze nie było elektryczności, ale świece też były, choć mniej, bo świece były drogie. No i ten nieboszczyk, który leży w trumnie otwartej i to światło takie właśnie żółtawe, zgaszone nocy, to wszystko, te ćmy latające wokół świec i lamp naftowych i ta mantryczna modlitwa, która się powtarza. To była przerwa, mężczyźni już wtedy wychodzili na papierosa, nie palili w środku, to dziwne wtedy, ale tak było. No, pito wódkę, ale w sposób bardzo umiarkowany. Podawano kuchę, czyli ciasto drożdżowe i kawę. I to trwało do rana. I nagle no, to stanęło. To są inspiracje bardzo dziwne, bo nie wiadomo, dlaczego ten obraz przypomina się pani dzisiaj, a nie wczoraj. Albo jutro się przypomni jakiś obraz z dzieciństwa, z młodości, z okresu dojrzewania, czy sprzed dwóch dni na przykład. To może być bardzo różnie. No i nagle zacząłem pisać te opowiadania, a potem szukałem tytułu dla całości i stwierdziłem, że Talita to jest dobry tytuł, bo to jest odwołanie do Ewangelii i do tego słynnego powiedzenia Jezusa, kiedy wskrzesił córkę Jaira. Talita kum, czyli dzieweczko wstań, to po aramejsku. Mhm. Tylko w dwóch przypadkach ewangeliści, którzy pisali Ewangelię po grecku, bo one są napisane po grecku, czyli wszyscy cztery ewangeliści, tylko w dwóch przypadkach cytują Jezusa, jak mówi, po aramejsku. Język aramejski był językiem codziennym tamtej części Palestyny. No taka lingua franca ówczesna. Hebrajski już wtedy był tylko prawie wyłącznie językiem liturgii i ksiąg świętych. I tylko w dwóch wypadkach ewangeliści cytują Jezusa po aramejsku, to znaczy Talita kum, kiedy on wskrzesza tę 11-12-letnią dziewczynkę. I drugi raz, kiedy mówi na krzyżu, już kiedy kona i mówi Eloi, Eloi, lama sabachthani, czyli Boże mój, czemuś mnie opuścił. Nie mówi tego po hebrajsku, mówi to po aramejsku. No, takie są świadectwa Ewangelii, więc dla mnie to się wydawało ważne i w związku z pytaniami ogólnymi o życie pozagrobowe, śmierć, nasze przeznaczenie, sens życia, wydawało mi się, że to opowiadanie może odegrać pewną rolę w tym tomie, no i jego tytuł też jest ważny. Skoro już mówimy o tym i udało nam się właśnie dowiedzieć, że tytuł właściwie powstał na samym końcu, tak. Że pierwsze opowiadanie... Miał być inny, tytuł już tak, był gotowy, ale... Bo chciałam pytać, dlaczego właściwie też zdecydował się pan na tak mroczną formę pierwszego opowiadania? On jest najmroczniejszy właściwie z tych wszystkich opowiadań. Rozumiem, że to wynika też właśnie częściowo z tego wspomnienia dziecinnego. I co mnie zainteresowało, a propos treści samej, też przed spotkaniem zdążyliśmy trochę o tym powiedzieć. Pada takie zdanie w opowiadaniu, taka wypowiedź, że dziś już te pogrzeby się tak nie odbywają, że nie ma takich sytuacji, że nawet jakby ten pogrzeb jest nam odebrany w pewnym sensie. Przyjeżdża firma pogrzebowa, zabiera, robi wszystko. I wszystko jest takie taśmowe. Nie ma, a tu mamy jednocześnie dotknięcie jakiejś takiej sfery mistycznej, a jednocześnie taki bezpośredni kontakt ze śmiercią, z tym zmarłym, namacalny rzeczywiście. No więc właśnie o to mi chodziło, żeby przypomnieć, no ja już tutaj nie zawrócę rzeki czasu, ani nie jestem filozofem społecznym, czy filozofem religii, czy socjologiem, ale chciałem po prostu tylko przypomnieć, że obcowanie ze śmiercią, takie wręcz fizyczne, prawda? Czyli na przykład, że ktoś umiera w domu i spotyka się rodzina,
a nie w szpitalu i potem podpisujemy tylko zeznanie, prawda, i otrzymujemy worek, tak? Mhm. I jedziemy na cmentarz czy do krematorium. Więc to fizyczne obcowanie ze śmiercią miało swój nieprzepłacony, jakby powiedział Kochanowski, nieprzepłacony walor życia. Bo ono nas, po pierwsze, no, pokazywało nam jednak nasze przeznaczenie, to ta śmierć była obecna. No dzisiaj może jak jest COVID, to bardziej sobie z tego zdajemy sprawę, ale też ten COVID jest taki, że widzimy statystyki i nie jesteśmy przy śmierci tych osób, bo nie możemy być. Właściwie znikają za murem szpitala. Tak, tak. Znikają i po prostu ich nie ma, są jakby anihilowani. Mhm. Natomiast taka śmierć no, tradycyjna, no, nie wzywam do czarnej śmierci, do dżumy oczywiście, nie, to nie o to chodzi, ale śmierć w gronie rodzinnym i to, że jest ta trumna i to, że ludzie się modlą, czy wierzą, czy nie wierzą, to nie jest istotne, ale że jest ten rytuał. Istotne są niesłychanie rytuały, które religia dawała. I przecież rytuały przejścia, czyli narodziny, chrzest, tam pierwsza komunia i tak dalej. We wszystkich religiach te rytuały przejścia, one były inaczej nazywane, inaczej się odbywały, ale miały ten sam sens, czyli na przykład inicjacja, mhm. prawda? Czyli wprowadzenie kobiety czy mężczyzn, chłopca w dorosłe życie. Ja nie mówię o ślubie, ja mówię o wcześniejszych rytuałach przejścia. Czy pogrzeb właśnie. I mamy taką niesłychanie jednak jako homo sapiens, moim zdaniem, potrzebę tych rytuałów. Bez nich jesteśmy ubożsi i czujemy, że czegoś nam brak. Nie zawsze potrafimy powiedzieć, czego nam brak, ale czujemy, że czegoś nam brak. Tak jak mnie w kościele rzymskokatolickim już od lat brakowało i brakuje kadzidła na przykład. Ja wychowałem się w tym starym rycie jeszcze była msza po łacinie. Już resztki, ale jeszcze była msza po łacinie. No i kadzidło oczywiście, jako takie coś, no, magiczne zjawisko z przeszłości. Oczywiście jeszcze z czasów pogańskich, ale Kościół tego używał. Dzisiaj w kościołach, no teraz nie chodzę oczywiście, ale chodziłem jeszcze w latach 90. od czasu do czasu na mszę, już nie było kadzidła. Pomijając to, że nie było łaciny, bo została całkowicie wyrugowana. A ja tutaj byłem konserwatystą, ale nie lefebrystą, ale byłem konserwatystą, ponieważ kiedyś mnie o to zapytano. Ja powiedziałem, że są dwa języki, były dwa języki. Jeden, w którym kłamie, oszukuje, powiedzmy, jestem niedobry, klnę. To jest język mój codzienny, czyli język polski w tym przypadku. A język, w którym się modliłem i szedłem do kościoła, był językiem odświętnym. Czyli nie był tym, który ja mogę zbrukać, pobrudzić, skalać, bo przecież nikt po łacinie nie kłamał na co dzień, czy nie klął, czy nie oszukiwał. No ale tego nie ma. To jeszcze zostało gdzieniegdzie jeszcze u prawosławnych, gdzie liturgia jest w języku starocerkiewno-słowiańskim, którego pani jako polonistka też się chyba jeszcze uczy. Tak. Ja też, znaczy tylko gramatyki właściwie. I to jest ta różnica, że jest język święty do komunikacji z Bogiem i język codzienny. No tego mi brakowało, no ale to wszystko się zmieniło. Był sobór, którego oczywiście wszyscy katolicy uznaliśmy rozstrzygnięcia. Także tak jest z tymi rytuałami. No po prostu to jest coś, czego brakuje i za tym jest pewna tęsknota. Za jakąś formą, no, której już nie ma i nie będzie. Jakby mnie ktoś zapytał dzisiaj, co jest takim wspólnym przeżyciem właściwie większości ludzi na świecie, takim właśnie rytuałem dorocznym, nie święta Bożego Narodzenia, nie Ramadan w wypadku muzułmanów, tylko rozdanie Oscarów. To jest rytuał największy we współczesnym świecie i to jest to, co ludzi ze sobą w jakiś sposób ich zainteresowanie jednoczy. Ja tutaj nie szydzę, no po prostu tak jest. Wspomniał pan o tym odświętnym języku. Wspomniane były też
śpiewy podczas pogrzebów, bo tutaj jest jeszcze chyba kwestia, że ten język łączy się, prawda, z jakąś melodią. Nawet jeżeli już mielibyśmy nawiązywać przecież do mistrzów opowiadań, to język rosyjski też ma swoją melodię, dlatego jest też innym doświadczeniem estetycznym, tak. kiedy jakby czytamy. I to jest też istotny wątek, właściwie chyba we wszystkich pana utworach, nie chciałabym przesadzić. I tu się pojawia też postać Haskiela w jednym z opowiadań, który tak pięknie śpiewa, że z jego powodu katoliczki przychodzą do synagogi. Przybierają się za Żydówki, żeby posłuchać. Tak, i to jest też chyba część właśnie odświętności tego rytuału, prawda? Muzyka w tym wszystkim, dźwięk w tym wszystkim. To znaczy ja zawsze byłem, no jeżeli chodzi o przynajmniej pisarstwo, no zmysłowcem i barwa, zapach i dźwięk. Zapach, dźwięk, zawsze mnie to pociągała po pierwsze w świecie realnym, zmysłowym i nie wyobrażam sobie większego szczęścia niż leżeć na łące latem i patrzeć w obłoki, słuchać świerszczy i słyszeć szelest motyli i mrówek i różnych innych robali, które tam przy ziemi się przesuwają, więc jestem organoleptykiem, a jeżeli chodzi o muzykę, no cóż, to jest taka moja miłość życiowa, która się nie spełniła, bo niestety nie miałem żadnych predylekcji słuchowych czy rytmicznych. Natomiast muzyka zawsze, i to w wielu wymiarach, także muzyki religijnej, ale nie tylko, zawsze była dla mnie takim rodzajem najdoskonalszej ze sztuk. Zresztą moją poprzednią powieść Śpiewaj ogrody poświęciłem muzykom. Bohaterami są muzycy, którzy słuchają, komponują i tak dalej, i tak dalej. No nie stało się. No, tak samo jak chciałem kiedyś zostać malarzem i malować obrazy, okazało się, że nie da rady. Tak samo z muzyką, ale byłem przez wiele lat aktywnym melomanem, teraz już mniej chodzę na żywe koncerty. Płyty zastąpiły to po prostu, doskonałe. No ale kiedyś właściwie chodziłem raz w miesiącu od młodości wczesnej na recitale, koncerty do filharmonii. Wtedy jeszcze razem z operą to się mieściło tam przy wtedy Karola Marksa, teraz Legionów. To było zabawne, bo tam to stary budynek przedwojenny, w którym przed wojną była hala sportowa. No i to po wojnie było przerobione na filharmonię i na operę. No i podczas koncertu orkiestra ma cichutkie jakieś tam fragment, a tam tramwaje strasznie łomotały na tych zwrotnicach, bo tam jest rozjazd. No teraz one już tak nie łomocą, bo już są lepsze te rozjazdy, ale wtedy zawsze było to straszliwe łup i cały budynek trząsł się w posadach. Jeżeli była cicha partia orkiestry, to było to towarzyszenie tramwaju. Także muzyka jest najdoskonalszą ze sztuk. I są dwie koncepcje, skąd ona się wzięła, znaczy skąd powstała muzyka. Ja zresztą piszę o tym w mojej poprzedniej powieści właśnie, ostatniej powieści. Pierwsza to jest taka, powiedziałbym, teoria wzięta z ludów tak zwanych prymitywnych, czyli że z rytmu. Że muzyka wzięła się z tamtamów, z rytmu wybijanego pałeczką, drzewo i tak dalej. Z bębna szamańskiego, prawda, z rytmu. Ale jest grecka koncepcja, która mówi, że niekoniecznie z rytmu, tylko z boskich proporcji. To Pitagoras odkrył właśnie te boskie proporcje pomiędzy długością dźwięku a matematyczną wartością i tym się zachwycił. I Grecy uważali, że dlatego muzyka jest darem bogów, bo jest wykładnikiem tych boskich proporcji. I każdy, kto komponuje czy zachwyca się muzyką, doświadcza tego świadomie bądź nieświadomie. Więc te dwie koncepcje są różne. Myślę, że muzyka rockowa dzisiaj bardziej sprzyja tej pierwszej koncepcji, czyli rytmu i szamanizmu, co zresztą jest bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale Polska jeszcze pogańska była krajem szamanów. Mówi się tam z Farożyc, o różnych innych bogach. To jest wszystko XIX-wieczny wymysł, romantyczny oczywiście. Natomiast tutaj kultura szamańska, która sięgała aż za daleką Syberię, tutaj byli szamani, decydowali. Kapłanami byli szamani. To jest ciekawe, bo podczas chyba Chrobrego, tak, był tak zwany pierwszy bunt antychrześcijański, kiedy ludność zbuntowała się przeciwko księżom, spaliła kościoły, pomordowała
księży i tak dalej. To był strasznie silny bunt pogański, antychrześcijański. No i tam w kronice, już nie pamiętaj, czy jest napisane w każdym razie w tłumaczeniu na polski, że najpierw wytracono tych, co bębnią, to znaczy szamanów po prostu. Także my też mieliśmy w tym swój udział, my jako nasi, powiedzmy sobie, przodkowie. Muszę wrócić jeszcze do pierwszego opowiadania i zadać pytanie naiwne. Kim jest mnich, który się tam pojawia i dlaczego odchodzi z bezdomnym psem później? No, żebym wiedział, to bym to opisał. Przecież ja narrator na końcu piszę. Nikt nie wiedział, kim on był. Nikt nie wiedział. Jedni mówili, że był oszustem, drudzy mówili, że udzielił tego fałszywego niby ślubu. Jeszcze byli tacy, którzy twierdzili, że to on podpalił te drewutnie, bo tam jest pożar przecież. Ale tak naprawdę nikt nie wie. No, pojawił się i zniknął. W dodatku twierdził, że nie jest mnichem, tylko odprawia swoją własną, prywatną pokutę i wędruje po prostu w stroju mnicha, żeby nie było mu tak łatwo. No a pies? Pies się przyplątał. Pies jest tutaj kluczowy, dlatego że jak na okładce tej książki. Po pierwsze, przypominam, że nie zginęłaby ta dziewczynka, gdyby nie to, że rzuciła się do wezbranej powodzią rzeki, żeby ratować tego kundla. Mm-hmm. Bo ten pies nie mógł się wydostać i mała dziewczynka rzuciła się, żeby go ratować. Pies się uratował, jakoś się wydrała, a dziewczynka utonęła, mimo że doktor próbował ją potem wyciągnąć. Nie udało się. Potem, jak jest pusta noc i nasza bohaterka główna, Maryjka, jest przy trumnie tej swojej siostrzenicy, to przychodzi pies i wyje pod okno. My nie wiemy, czy to jest ten pies, ale prawdopodobnie to jest wycie tego psa, tego kundla, który, no nie wiadomo, czy żegna tę zmarłą dziewczynkę, czy wyje z rozpaczy, to trudno powiedzieć, ale w każdym razie to jest prawdopodobnie ten pies. No i trzecia sekwencja, jak ten zakonnik znika i rano wychodzi, to idzie z tym psem, który zaczyna mu towarzyszyć i być może będzie jego towarzyszem. Ale skąd się tam wziął, to ja nie wiem. Moje drugie chyba ulubione z tych opowiadań, opowiadanie Most. Bliskie mi ze względu na to, że dotyczy bliskich mi okolic po prostu, najzwyczajniej w świecie, to muszę powiedzieć, że byłam niezwykle zdziwiona, kiedy już jako studentka polonistyki dowiedziałam się, że ten most, przy którym się wychowuje, to jest most Weisera. I że ktoś jeszcze widział to podobnie, kiedy patrząc na drugą stronę, bez mamy bałam się przejść na drugą stronę mostu, bo wydawało się, że tam jest jakaś zupełnie inna kraina już, że kiedy przekroczę tą granicę, to tam będzie zupełnie coś innego. Ten most się pojawia też w pana twórczości i chciałam zapytać, czy to jest w ogóle architektonicznie coś, co pana fascynuje, czy też jako właśnie motyw literacki? No to bardziej mogłaby pani zapytać mojego przyjaciela, który od lat prowadzi Fundację Pogranicze, Krzysztofa Czyżewskiego, który, jak go czasami pytają różni dziennikarze na świecie, no to właściwie to, kim pan jest, co pan robi, on mówi, no jestem budowniczym mostu, takich dosłownych i metaforycznych. I idea Fundacji Pogranicza jest taka, żeby budować mosty pomiędzy kulturami, językami, religiami, a nie okopywać się, no mówiąc w największym skrócie. Jeżeli chodzi o mnie, no to cóż, ja się wychowałem też u brzegu umarłej linii kolejowej, bo takeśmy ją nazywali jako dzieci. Umarła linia kolejowa, która dzisiaj, także dzięki mojemu minimalnemu wkładowi, ale jednak minimalnemu, została odbudowana jako PKM, czyli kolej metropolitalna. I to było ciekawe, bo na całej tej linii tych zerwanych mostów było chyba ze 20, wysadzonych w powietrze przez Niemców w 1945 roku. Bo nie chcieli, żeby ta linia służyła Rosjanom czy Polakom. Natomiast dwa mosty były pośród tych zachowane. I to nie były te mosty, po których jechał pociąg, tylko to były te mosty nad torem. Jednym z takich mostów był właśnie most, nazwany później od mojej powieści mostem Weisera. To zresztą też bardzo śmieszne, bo ja nie miałem świadomości, że miejscowi mieszkańcy nazywają tak ten most. Dopiero kiedy
Kolej Metropolitalna zorganizowała wyburzenie tego mostu przed wybudowaniem nowego, to było parę lat przed otwarciem kolei. No i zaproszono mnie również i zaproszono no, mieszkańców, po prostu były anonse w internecie, w prasie. Przyszło ponad 4 tysiące ludzi, ja byłem zszokowany. Ja też tam byłam. Ja tam stałem z boku. Zresztą ja chciałem, żeby oni go wysadzili w powietrze, ale oni powiedzieli, że ze względów bezpieczeństwa nie mogą tego zrobić, oni go zawalą. No w każdym razie to było moje dzieciństwo. I żeby rzecz spuentować, to powiem tak. PKM wydał taki bardzo piękny album o budowie. Fantastyczny album, gdzie są zdjęcia archiwalne tej starej kolei istniejącej, potem zrujnowanej kolei i już budowy tych nowych dworców, przystanków kolejowych i tak dalej. Zresztą z bardzo świetnym designem, bardzo mi się podobają te przystanki, tak. Chodzi mi o architekturę. No i poproszono mnie, żebym coś napisał we wstępie do tego albumu, no więc oczywiście zgodziłem się i tam ze dwie strony napisałem. Konkluzja była taka, tego mojego tekstu, tu mówiło o dzieciństwie, o zrujnowanej linii kolejowej, o duchach dzieciństwa, żeśmy sobie wyobrażali te pociągi duchów, które tam jeżdżą. To jest w Wejzerze na przykład. Że dla mnie wraz z odbudową i otwarciem tej linii kolejowej, czyli no właściwie budową, no bo to nawet nie była odbudowa, dawniej była jedna linia, teraz są dwutorowe, no i tak dalej. Ja w konkluzji tego tekstu krótkiego napisałem, że dla mnie oznacza to otwarcie tej linii kolejowej prawdziwy koniec II wojny światowej w Gdańsku. Rozumie pani, że jakby to był taki ślad, który pozostał po wojnie. No nie mówię o wyspie Spichrzów, która już jest zabudowana, tam jeszcze parę plomb jest gdzieniegdzie, ale ogólnie rzecz biorąc miasto się jakoś tam podnosiło, bardzo powoli, nie zawsze w udatny sposób. Natomiast ta linia kolejowa, która już zaczęła być w środku miasta, no była takim zagajnikiem, była taką, no, takim dziwadłem. No ale teraz jeżdżą tam pociągi, z czego ja się bardzo cieszę. No i przy moście Wejzera ci panowie architekci zostawili kawałek tak tego starego mostu i tam jest nawet taka tabliczka. No nawet mi proponowano, żeby tam u góry stała taka na poręczy, taka mała figurka Wejzera, ale ja powiedziałem, po co, no przecież zawsze przyjdą jacyś antysemici i obleją to żółtą farbą albo nasmarują gwiazdę, a wy będziecie to musieli zmywać, czy ktoś to będzie musiał zmywać, więc dajcie spokój, wystarczy ta nazwa. Także ta umarła linia kolejowa to tak jakbym napisał, że wychowywałem się w cieniu starego zamku zrujnowanego, który wpłynął na moje... Właściwie na całą moją twórczość, to prawda. Mówi się o tym, że pana twórczość jest palimpsestowa, że pokazuje ten Gdańsk wielokulturowy, ten, który był, który jest w tej chwili, którego już nie ma. Ale też się zastanawiałam nad tym, patrząc piętrowo na palimpsest i potem wszerz na przykład, że jest jeszcze przecież w Gdańsku ta przyroda, która się wdziera właśnie gdzieś tam. Cudowne. To jest fantastyczne, prawda? To też właśnie ten magiczny świat, który pan stworzył i który pan tworzy teraz też w tych opowiadaniach, nie zawsze w Gdańsku, jest też takim światem, który się wdziera do miasta, takim tajemniczym światem. Właśnie na Strzyży chociażby, na pograniczu tego lasu, gdzie tajemne ścieżki prowadzą na Niedźwiednik, na Siódmy Dwór. Tak. No, to jest uroda tego miasta, niezaprzeczalna. To, że mamy z jednej strony morze, z drugiej wzgórza morenowe i jednak bardzo duże lasy. Ja kiedyś porównałem na mapach, no to całość lasów trójmiejskich jest dużo, dużo większa niż Puszcza Kampinoska. Ja mówię o terytorium, łącznie z lasami tam aż do Cisowej w Gdyni. Tak. I to jest wspaniały kontynent leśny, ja się w tym wychowałem, bo jako dzieci spędzaliśmy w tych lasach no po prostu całe przedpołudnia wakacyjne, popołudnia. Wtedy nikt się nie obawiał pedofili czy porywaczy. Myśmy wychodzili z koledzy z podwórka, nie wiem, o 9 rano po śniadaniu i wracaliśmy na obiad po 15. Nasze mamy się w ogóle nie denerwowały. Co myśmy tam wyczyniali z niewypałami, to jest zupełnie inna historia. Rodzice o tym na szczęście nie wiedzieli. Natomiast tak, to jest taka kraina i ona do dzisiaj właściwie, mimo że te osiedla niektóre się wdarły, takie jak Niedźwiednik czy Brodwino, powiedzmy w Sopocie, to jednak mimo to ta substancja została zachowana i jeden z moich najlubieńszych spacerów, takich wędrówek, to jest Szwedzka Grobla. Wchodzę w Oliwie koło ogródków działkowych i wchodzę na Szwedzką Groblę i Szwedzką Groblą wychodzę tuż na most Wejzera i na ulicę Ludową.
cały czas jestem w lesie. W ciągu dnia, ja nie mówię o weekendach, bo jest trochę więcej rowerowiczów i spacerowiczów, zresztą słusznie. Natomiast w ciągu dnia takiego zwykłego to spotykam 2-3 osoby. To dziwne, że się jeszcze nie spotkaliśmy, bo ja też tam jestem, jak mam czas prawie codziennie i tą samą trasą. Inkognito, nie żartuję. I też raczej właśnie w tygodniu, jak nie ma tłumów, także może gdzieś kiedyś się znajdziemy też i w lesie. A Dolina Samborowo na przykład, przepiękna nadal, a no inne doliny, to jest niesłychane, to jest wielki skarb. Wąwóz Huzarów też niesamowity. Wąwóz Huzarów, tak. To od strony Niedźwiednika. Tak, tak, tak. No ja na Niedźwiedniku uczyłem się jeździć na nartach. Mój tata sprawił mi narty, kiedy miałem może 5 albo 6 lat. I pierwsze moje narciarskie doświadczenia to były na Niedźwiedniku, to były ostre stoki. Tam nie było wyciągu oczywiście żadnego, natomiast wyciąg był na tak zwanym osiedlu młodych, czyli Michałowskiego. Tam były wzgórza, które ludność nazywała lagrami, bo tam był obóz jeniecki, obóz wojskowy w czasie II wojny. Tam Francuzów chyba Francuzi i Anglicy tam byli. No nieważne. Tam był wyciąg narciarski i było nawet oświetlenie, to są lata 70. I można było przyjść popołudniem, wieczorem w grudniu, kiedy już jest ciemno i można było jeździć. I wyciąg był znakomity. No ale już nie ma śniegu. No właśnie chciałam powiedzieć, że dzisiaj już tylko w Tatrach chyba można pozjeżdżać gdzieś wysoko. No niedługo już chyba w ogóle nie, także już śniegu nie będzie. Dlatego z taką nostalgią opisałem śnieg w opowiadaniu Most. To znaczy ekspozycja opowiadania i finał opowiadania kończy się pierwszym i potem ostatnim śniegiem w ciągu roku. No to jest taka tęsknota też za czymś, co było, a czego już na razie przynajmniej nie ma, czyli równoprawność pór roku, ich uroda i piękno. Jesień oddzielona, zima, wiosna, lato. Teraz no, będziemy mieli prawdopodobnie, przynajmniej w zeszłym roku, mieliśmy prawie tak jak na Morzu Śródziemnym, czyli są dwie pory roku i to wszystko. Mi się najbardziej podobało w tym opowiadaniu Most też to, że pan odróżnia różne rodzaje tego śniegu, czyli końcowo-listopadowy. Ja ostatnio powiedziałam, że w powietrzu czuć już grudzień, bo już się zbliża zapach. Zupełnie inny, pierwszego śniegu, tak. Dokładnie. Zupełnie a marcowy inny, już tak, zupełnie inny. Zupełnie inny, ciężki, tych roztopów. Tak. Roztopów też już nie ma, bo nie ma śniegu, więc nie też jest mieć, zupełnie coś innego. Mam jeszcze dwa pytania. Może trzy. Bo dotknęliśmy trochę tej rozmowy o sakrum, o sakrum ogólnie, uniwersalnie, nie pod kątem jednej religii, bo chyba takiego typowo religijnego sakrum nie będzie u pana w twórczości, nie. Jest no, wielokulturowe. Jakie jest miejsce erotyzmu w sakrum? To jest moje pytanie, bo tam się też te elementy pojawiają, ten erotyzm jest też taki niedopowiedziany, ale jednocześnie namacalny. No. I u największych mistyczek Kościoła katolickiego, gdyby się trzymać tylko rzymskokatolickiego, na przykład u świętej Teresy, no to najgłębsze doświadczenia mistyczne zapisane później w jej pismach są tak bulwersujące, erotyczne, że ja aż się dziwię, że cenzura kościelna w XVII czy tam którymś wieku to puściła w ogóle. Więc myślę, że doświadczenie mistyczne i religijne jest bardzo bliskie erotycznego, ale niekoniecznie zawsze musi się, przepraszam, ze sobą zbiegać. Ale może być bliskie, dlatego że doświadczenie erotyczne i doświadczenie mistyczne, czy głębokie religijne, jest doświadczeniem, które przenosi nas, jakby nas, jednostkę, przez ten jeden krótki moment albo przez dłuższy moment, gdzie indziej. Jesteśmy gdzie indziej. Nie zawsze potrafimy to nazwać, ale to jest moment szczęścia oczywiście, czy ekstazy, czy no jakiegoś uniesienia, czy poczucia, że jesteśmy kimś innym. I jesteśmy przeniesieni gdzieś indziej. I moim zdaniem doświadczenie mistyczne, czy głębokie religijne i erotyczne, no to w sobie niesie. Ale także zespolenie się, bo w doświadczeniu erotycznym no, jesteśmy zespoleni z drugą osobą i ta więź jest bardzo głęboka i mocna. Dlatego tak często cierpimy, kiedy jest rozstanie, prawda, i kiedy to, coś się tam ucina. I tak samo dotyczy to kwestii metafizycznej, czyli ta więź z czymś, co jest nienazwane, no z Bogiem, możemy to nazywać Bogiem.
I tak, to jest moim zdaniem jedyne, o co warto tak naprawdę walczyć w życiu, to znaczy starać się, żeby to było ważną sferą naszego doświadczenia. Podobno doświadczenie mistyczne można w sobie wypracować, to znaczy z pism wielu teoretyków i świętych, ale nie tylko, religioznawców wynika, że na przykład medytacja może prowadzić do takiej, do takich efektów, no ale to są wieloletnie, tego się nie da za darmo. No właśnie na skróty to jest ekstazja, jak się zażyje, czy tam zapali trawkę, czy napije się alkoholu, no to już jest najbardziej prymitywne. A doświadczenie erotyczne jednak jest czymś takim naturalnym, prawda, przyrodzonym. Tak, tak. I no ono jest dane, poza tym, no oczywiście ono jest możliwe niby teoretycznie w każdym wieku, ale tak naprawdę to ono jest dane w okresie siły wzrastania młodości i dojrzałości. A potem to jednak przemija, to znaczy nie przemija do końca, bo ślady tego zostają oczywiście. Można o tym pisać później do końca życia, natomiast moc tego doświadczenia, moc erosa jest mocą życia i do pewnego momentu jest nam dana, później już nie. Mówiliśmy o tym, czemu pierwsze opowiadanie jest pierwszym i jak to się stało, że jest pierwszym, czemu ostatnie jest ostatnim i czym się różni od pozostałych, bo jest inne jednak. Ostatnie opowiadanie jest właściwie humorystyczne, można powiedzieć, i zostało zapisane jako właściwie reportaż. Jest to, jak ja to mówię, jeden do jednego. To znaczy, to wszystko, co jest tam opisane, zdarzyło się na Ukrainie. Mnie się zdarzyło i mojemu pewnemu koledze, ja zmieniłem oczywiście jego imię, i on ma tam ksywkę, czyli pseudonim Abyssus, co znaczy otchłań z łaciny, otchłanny, przepastny, otchłanny. I to jest właściwie reportaż, takie jedno z niewielu opowiadań w życiu, które napisałem de facto jako rodzaj takiego reportażu, chociaż historia z Cadykiem trochę przekracza już jakby normy zwykłego reportażu, ale tak, tak było, tak rzeczywiście było. Byliśmy na tym grobie Cadyka, mieliśmy te swoje prośby i moja została spełniona, a kolegi, właśnie ta erotyczna czy seksualna, jego prośba nie została spełniona, a moja została. Więc to opowiadanie właśnie pisałem na końcu, tak trochę dla rozrywki. No a Talita, dlaczego na początku? No wydawało mi się już, skoro wiedziałem, że taki będzie tytuł opowiadań, no to wydawało mi się, że wtedy powinno być to opowiadanie otwierające, czyli no początkowe, dla tytułu książki. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o właśnie o postać Baal Szem Tova, bo to jest przecież też, można powiedzieć, już intertekstualna też w polskiej literaturze postać, bo pojawia się w wielu miejscach. Gdyby pan mógł coś wspomnieć też dla osób, które być może nie słyszały, ja tylko pokażę, mam ze sobą to piękne wydanie Baal Szem Tova, które akurat znalazłam przypadkowo u siebie w domu chwilę przed tym, jak zaczęłam czytać Talitę, więc to mi się właśnie pięknie zrymowało. I też pomyślałam sobie o tym opowiadaniu, które tutaj też się pojawia, to jest ten gorący dzień, słoneczny dzień, przepraszam. Gdzie właśnie te iskry Boże, jest ten fragment o iskrach Bożych właśnie u Baal Szem Tova, który jest wszędzie, w skale, w roślinie, w drzewie. W cząstce materii każdej. Tak. Więc żeby krótko, w trzech punktach właściwie. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że w Wajzerze Dawidku główny bohater, czyli no nie narrator, tylko Wajzer, jest domniemanym Żydem, bo to tak naprawdę jak było, czy on był, czy ten dziadek jego, to był jego dziadek, czy on był przybrany wnukiem, tego nie wiemy. Ta cała zawierucha wojenna spowodowała, że po latach narrator no, nie jest, chociaż to nie jest najważniejsze zresztą, no ale był wychowankiem pana Abrahama Wajzera. I tam jest pytanie, kiedy oni są w Parku Oliwskim, pyta narrator, Heller pyta Wajzera, a kim był twój dziadek? On mówi, jak to, był największym filozofem. On mówi, jak to filozofem? On mówi, no nie wiesz, rozmawiał z rybami, z ptakami, słuchał kamieni, wiedział, rozmawiał, słyszał dźwięk wody, mowę wody i tak dalej. To jest aluzja oczywiście, no nikt tego wtedy nie zauważył, do Baal Szem Tova. To pierwsza uwaga. Druga, no Baal Szem Tov, czyli Beszt, czyli założyciel hasydyzmu, który no podobnie jak Jezus Chrystus, no nie wiedział, że zakłada chrześcijaństwo, po prostu miał swoją naukę i prowadził swoich uczniów przez życie. No ale można by powiedzieć, że tym, kim dla chrześcijan jest Jezus Chrystus, tym dla hasydów jest właśnie Baal Szem Tov, czyli jest ojcem założycielem całego tego skrzydła judaizmu.
cudotwórca, wskrzesiciel, no te legendy są niesłychane. No i trzecia rzecz, dwa opowiadania w moim tomie, poza Cadykiem, kiedy jesteśmy fizycznie na jego grobie, w Międzybożu, na Ukrainie. Te dwa opowiadania, czyli Słoneczny Dzień i Rywka, no to są takie szkice przygotowawcze jakby do właśnie powieści, którą może kiedyś napiszę, bo mam od lat, już od czasów Weisera, no mam pewien pomysł na to, żeby o tym mistyku, bo to mnie interesuje, o tym mistyku żydowskim napisać. A pytanie przy okazji Balszym Towa, już mówiąc największym skrótem, jest następujące. Po pierwsze, czy człowiek może dotknąć Boga? To jest pierwsze pytanie. A po drugie, jeżeli tak, to co z tego wynika? A dlaczego mnie Balszym Tow interesuje? No bo ja znając, może nie jestem znawcą i specjalistą, ale jednak znając obfitą literaturę dotyczącą chrześcijańskich mistyków i mniej więcej wiem, jak to szło. I mniej więcej jestem sobie w stanie wyobrazić doświadczenia dzięki lekturom świętej Teresy czy świętego Jana od Krzyża. I to powiedzmy jest to, w czym ja się wychowałem. A Balszym Tow to jest też mistycyzm, ale jednak do mocno odrębnej kultury. I to mnie fascynowało, pomijając oczywiście, jak zobaczyłem po raz pierwszy na przedwojennym filmie, dokumentalnym zresztą, tańczących hasydów, po raz pierwszy w życiu to zobaczyłem. Później byłem w Jerozolimie i zobaczyłem to na żywo. Potem byłem w Leżajsku i zobaczyłem, jak oni do swojego cadyka przyjeżdżają. W Leżajsku nagle parę tysięcy hasydów. W tych uliczkach małego polskiego miasteczka, to wizualnie to jest wstrząsające. Więc stąd moja fascynacja i być może ta powieść się kiedyś ukaże. No a te dwa opowiadania to są takie przymiarki. No i w tym opowiadaniu Słoneczny Dzień, no on trafia do kogoś, kto jest właśnie takim miejscowym Balszym Towem. Przypomnę, że Balszym Tow to znaczy mąż dobrego imienia. To tyle dokładnie znaczy. To znaczy ten, który umie zaklinać imię Boga, znaczy w imieniu Boga umie znajdować odpowiednie zaklęcia czy modlitwy. Mąż dobrego imienia. Też czytając opowiadanie Most miałam wrażenie takiego ducha szulcowskiego, też na tym wszystkim tego ojca, który siedzi w laboratorium, ale to już nie mam względem tego pytania, tak to jest jakieś tam takie moje odczucie. No ale nie hoduje ptaków. Nie hoduje ptaków, to prawda. Pierwsze, ostatnie opowiadanie, na tym skończyliśmy, więc pytanie, czy jest jakaś klamra w tym wszystkim, bo kiedy mówimy o powieści, to jest początek, jest koniec, mamy jakąś klamrę jednak wśród tych opowiadań, talita kum i trzeba wiedzieć, o co prosić, jak to się ze sobą wiąże. No nie wiem, czy jest taka klamra jakaś specyficznie wymyślona. No może ma to jakiś związek, bo jeżeli narrator na końcu mówi do swojego kolegi, trzeba wiedzieć, o co się prosi, świętego, no to też dotyczy właśnie tych wszystkich modlitw, które są odmawiane w talicie. No zresztą bohaterka tego opowiadania, Maryjka, która swoją powieść próbowała pisać, ciotka tej zmarłej dziewczynki, ma wyraźny dystans do tych modlitw, to znaczy to są wszystko modlitwy o tradycyjnie, one są autentyczne w tym opowiadaniu, prawie wszystkie są wzięte z tradycji Pustych Nocy Kaszubskich, no one wszystkie próbują uwolnić duszę zmarłej osoby od piekielnych ogniów czyśćcowych. No i ona sobie stawia pytanie, ta Maryjka, bohaterka opowiadania, a jakież to kary mogłaby mieć ta 11-letnia dziewczynka? Jakież to, za jakieś grzechy musiałaby cierpieć w czyśćcu, te straszne męki, o których odpuszczenie modlą się zebrani. No, ale oczywiście to jest rytuał archaiczny i tutaj nie ma co z tym dyskutować. No ale może w tym coś jest. Trzeba wiedzieć, o co się prosi. I ostatnie pytanie. Co nas zbawia od smutku?
W takim sensie też, kiedy czytałam opowiadania, przecież tam jest mnóstwo też i smutnych wydarzeń, mnóstwo smutnych historii, a jednak kończąc książkę, nie ma się poczucia smutku. Jest właśnie to opowiadanie ostatnie, które jest humorystyczne. Co według Pana w takim razie nas zbawia od tego smutku? Powiem banalnie, ale nic tutaj nie wymyślę nowego. Po pierwsze, miłość czy bliskość drugiej osoby, czy osób, to na pewno to nas ratuje od smutku. Na pewno, no moim zdaniem, rodzaj kontemplacyjnego spojrzenia na przyrodę. To znaczy nie takiego specjalnego, żeby chodzić i siedzieć pod drzewem, no, ale takiego poczucia, że jest piękno śpiewu ptaków, że są piękne drzewa, że jednak żyjemy w przyrodzie mimo wszystko. I szanować ją trzeba. No i myślę, że sztuka, to znaczy doświadczenie sztuki. Wszystko jedno jak rozumiem. Ja mówię o odbiorze sztuki oczywiście. Obcowanie ze sztuką, czy z muzyką, czy z malarstwem, czy z poezją, czy z literaturą. To nas ratuje od melancholii. Tak sądzę. Ja Państwa zachęcam serdecznie do obcowania ze sztuką, do przeczytania zupełnie magicznej książki Pawła Hille, Talita. Mnie urzekła i mam nadzieję, że Państwa też. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.